A tam jest Polska właśnie. Słowo Kresy w tysiącach Polaków budzi wzruszenie, wywołując wspomnienia z lat dziecinnych. Ze ścianek Mamysze, skąd miał początek mój ród, położony był blisko granicy wschodniej sprzed 1939 roku. Rodzina Chmielewskich znana była z 12 synów dobrze zbudowanych, chłopców pańszczyźnianych, z których dziedzic wybrał Jana, mojego dziadka, do odbycia służby wojskowej w wojsku carskim. Jan Chmielewski pod eskortą żołnierzy był prowadzony na piechotę przez cały rok do Suwałk, do jednostki wojskowej, gdzie służył przez 24 lata. Nauczył się czytać, pisać, opanował tabliczkę mnożenia, cztery działania, dodawania, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Wybrany był na zaopatrzeniowca jednostki wojskowej. Po 24 latach służby w wojsku wrócił na tyle zamożny, że w pobliskim miasteczku Idieńcu kupił trzy domy, założył sklep spożywczy i dwie dziesięciny ziemi ornej. Ożenił się z 18-letnią Julią Poznańską, z którą co roku powiększała się rodzina. Z 12 rodzeństwa uchowało się troje, dwóch chłopców i dziewczynka. Jeden z chłopców, Jan, był moim ojcem. Służył w Legionach Piłsudskiego, uczestniczył w cudzie nad Wisłą. Ojca brat Adam został księdzem w Petersburgu, ukończył wyższe seminarium duchowne. Pracował w katedrze w Mińsku. Kiedy komuniści aresztowali biskupa diecezji mińskiej, ksiądz Adam czasowo pełnił obowiązki w zastępstwie biskupa, aż do chwili jego aresztowania i zesłania go na Suławki, daleką północ. Skazany na ciężkie roboty, przykuty łańcuchem do taczki, z ran natartych łańcuchem, dostał zakażenia, ucięto mu nogę. Staraliśmy się uwolnić wujka z katorgi przez Czerwony Krzyż. Sama chodziłam po domach, zbierając podpisy mieszkańców miasteczka Iwieńca. Tak żądał Czerwony Krzyż, że wujek, wróciwszy z zesłania, nie będzie potrzebował pomocy państwa na jego utrzymanie. Otrzymaliśmy pismo z Czerwonego Krzyża zaraz przed wojną, że wujka księdza Adama wymienił w pierwszej kolejności i od tego czasu wojna przeszkodziła wymianie. W 1991 roku Tygodnik Powszechny numer 8 z dnia 24 lutego podał do wiadomości o powrocie księży z zesłania. Niektórych wymienił po nazwisku i między innymi wymienił Adama Chmielewskiego, dodając, że wrócił z innymi, ale los wujka nie jest im znany. Dziadek mój też miał na imię Jan. Wciąż czekał na powrót syna, zmarł nie doczekawszy, w maju 24 roku, mając 100 lat. Iwieniec, miasteczko położone 12 km od granicy wschodniej. Była to przepiękna równina pokryta bujną trawą, ląd kwiecisty, polami uprawnymi. Żyto rosło wysoko, że można było się schować. Lasy zieleniły się mieszane i wiekowe sosny. Najbliższy las za cmentarzem zwanym Piszczugi, dalej czerwona, czarna Łuża, łączyła się z Puszczą Nalibocką, sięgając do Białowieskiej. Płynęła rzeka Wołma, groźna była wiosną i kiedy tajały śniegi, kra zagrażała mostowi i młynowi, z którego korzystała miejscowa ludność, przeważnie rolniczo, mieliąc zboże, ludzie sami piekli chleb bardzo smaczny. W dużym piecu byli samowystarczalni. Miasto Iwieniec miało dwa kościoły. Jeden pod wezwaniem świętego Michała, położony wysoko na skarpie nad rzeką.
Pozostałość po prawosławnych mniszkach, klasztor służył za mieszkanie dla miejscowego proboszcza i służby kościelnej. W niedzielę szło wojsko z miejscowych koszar, cały korpus ochrony pogranicza, na mszę rannią i dzieci z 7-oddziałowej szkoły powszechnej. Drugi kościół pod wezwaniem świętego Aleksego ludność miejscowa nazywała Kościołem Czerwonym. Był zbudowany z czerwonej cegły przez miejscowych murarzy. Fundatorem tego kościoła był generał w stanie spoczynku Kowerski. Uzyskał zezwolenie na budowę od cara Mikołaja II. Zezwolenie na budowę kościoła rzymskokatolickiego było nieosiągalne w tym czasie. Zmuszano katolików na przejście na wiarę prawosławną. Mój pradziadek zginął pod Nahajami siepaczy cesarskich, którzy go prowadzili do cerkwi, do spowiedzi. Aby uzyskać zezwolenie na budowę, fundator złożył takie, posłużył takimi argumentami, że ze względu na to, że urodził się carowi oczekiwany syn, chory, mieszkańcy i wieńca będą się modlić o jego zdrowie w nowo wybudowanym kościele. Cel był osiągnięty. W Iwieńcu były też dwie synagogi żydowskie. W Iwieńcu zamieszkiwało więcej niż połowa ludności wyznania mojżeszowego. W centrum miasta stała cerkiew prawosławna, do której uczestniczyła ludność białoruska zamieszkująca w okolicznych wsiach. Z rozrzewnieniem wspominam budowę koszer olbrzymich, gdzie mieścił się korpus ochrony pogranicza. Różnego rodzaju wojsk. Pobudowano dom żołnierza, to był ośrodek kultury, urządzano akademie rocznicowe, instruktor oświaty organizował odszyty, dom żołnierza służył do organizowania wieczorków tanecznych, do wyświetlania filmów. Niezależnie należałam do Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Wileńskiej. Komendantką była druhna Nika Drożniewska. Organizowałam obozy harcerskie w Molczadzi i nad Świteziem. Za uczestnictwo w obozach każdy musiał zapłacić sam. Nawet na rodziców nie można było liczyć. Organizowali zabawy w domu żołnierza, bufet z różnymi przekąskami. Wykonywaliśmy prace fizyczne w polu, przy żniwach. Uczono nas samodzielności. Na obozach zdobywaliśmy sprawności kucharki, szycia, szwaczki, sygnalistki alfabetem Morzego, łączniczki. Obchodzenia się z maską przeciwgazową. Kiedy zmarł Józef Piłsudski, mówiłam wiersz na Akademii Żałobnej. Jak grom z jasnego nieba okrutna spadła wieść. Trzeba mieć w sercu siły, gdyby ją godnie znieść. Trzeba mieć w sercu siły, by dźwignąć taki glas. O dziadku, dziadku miły, czemuś opuścił nas. W warszawskim Belwederze palą się światła w krąg. Nikt uszom nie śmie wierzyć, nikt nie śmie łamać rąk. Ktoś odszedł. Ktoś najdroższy, jak ojciec i jak matka. Ktoś, co był sercem Polski, promienna postać dziadka. Głos dzwonów w niebo bije, a lud schylony słucha. Odszedł pomiędzy króle niezłomny mocarz ducha.